Moja droga, jesteś jedną z mądrzejszych gwiazd, które znam. Co byś zrobiła, jak ja bym teraz wyjechał cię z pytaniem o Afganistan? Wiesz co, powiedziałabym, że zachowałabym się tak, że znajdujemy się wszyscy w bardzo trudnym momencie i szanujmy siebie nawzajem i nie myślmy, że to nas nie dotyczy, bo to uważam, że dotyczy nas wszystkich i po prostu miejmy oczy dookoła głowy i bardzo bądźmy wrażliwi i empatyczni na drugiego człowieka. A czy gwiazdy powinny wypowiadać się na ten temat bez wiedzy? No wiesz, się rozpoczęło, to wiesz, wszyscy zaczęli na Instagramie tam jechać. Ja zacytuję mojego guru, Antonego Hopkinsa, Sir Antonego Hopkinsa, który mówi: słuchajcie, ja się znam na aktorstwie. Ja powiem to samo, ja się znam na aktorstwie, nie znam się na polityce, nie będę wypowiadać się na tematy światowe. I to nie chodzi o to, że je lekceważę, że w ogóle mnie nie interesują. Nie, po prostu ja znam się... Mam taką nadzieję na aktorstwie i niech moja rola polega na tym, że będę się wypowiadać, wiesz, na tym, czego doświadczyłam, jak gram, ale nie będę się wypowiadać absolutnie na tematy polityczne. Tak jak możesz zauważyć, bardzo chronię i swojej prywatności i wypowiadania się właśnie na tematy polityczne i myślę, że to mi będzie towarzyszyć do końca mojej drogi, bo uważam, że... Znaczy, no może na tym skończę, po prostu. No i chyba to się opłaca, nie? Warto. Bierzcie to nie chodzi o to, wiesz, to... naszej Amy Sieklickiej. Darek, to nie chodzi, tam, to Darek, nie chodzi Darek, o to, że się Darek, opłaca, nie. To nie chodzi o to, że się opłaca, tylko no kurczę, no słuchajcie, wypowiadajmy się na tematy, no, o których mamy pojęcie. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia.